Do czego nadają się bandyci ze straży pożarnej? No właśnie do oczyszczania. Do tego chyba kwalifikacji nie starczy. A to skrzyżowanie pod galerią łódzkową mało nie zabili kierowcy. Kasowanie dysków twardych dowodu przestępstwa MPK. Po zderzeniu dwóch trwali Limanowskiego. Tudzież inne podobne zadania, jakie wykonują niekoniecznie zgodnie z ustawą. Tak zwani strażacy pożarni powinni naprawdę zacząć opróżniać kosze miejskie i sprzątać przystanki. Do tego łby chyba im wystarczą.